Karol Obarek. Przed treningiem, w zasadzie po meczu, w momencie kiedy nagrywamy tę rozmowę, zwycięstwo, imponujący wynik, 22 punkty wczoraj rzucone. Właśnie kiedy nagrywamy ten odcinek, jesteś przed treningiem. Uszczęśliwił Cię ten mecz jakoś? Bardziej zmotywował do dalszej pracy? No, myślę, że ten mecz był po prostu obowiązkiem, żeby go wygrać. No i udało się też rzucić 22 punkty, pomogłem drużynie. Jestem teraz przed treningiem, bo w sobotę kolejny mecz, także trzeba się skupić już na następnym. Także zapominam o tym poprzednim meczu. Zacznijmy może naszą rozmowę tak trochę od tyłu, bo zawsze na koniec będę się starał przejść na jakieś takie lżejsze tematy. My zaczniemy od tego, czy oglądałeś Ostatni Taniec? Na Netflixie, tak? Tak. Tak, oglądałem oczywiście. Obowiązkowa pozycja. I jak wrażenia? No super, mega, mega produkcja. Na pewno mogłem zobaczyć to wszystko od środka, jak to wyglądało. Nie żyłem w tych czasach, kiedy grał Jordan. Nie mogłem tego oglądać na żywo, więc fajna, fajna retrospekcja. Jesteś koszykarzem, nie? I pewnie ta liga NBA, która jest najlepszą koszykarską ligą świata, jest jakimś takim, niestety brutalnie to zabrzmi, ale dla wielu koszykarzy niespełnionym marzeniem. Tak jest też i u Ciebie, w sensie zawsze możesz jeszcze tam trafić, prawda? Tak, na pewno jeszcze dopóki gram, to mogę tam trafić, ale no nie oszukujmy się. Każdy który zaczyna grać w koszykówkę, marzy, żeby zagrać w NBA. A niestety u nas w Polsce tylko Marcin Gortat, Lampę i Czarek Trybański mogli zagrać w NBA. Czyli tak naprawdę trzy osoby, więc to nie jest zbyt wiele. No ale myślę, że to jest takie marzenie każdego koszykarza. Który koszykarz NBA jest Twoim autorytetem, takim idolem? I czy wzorujesz się jakoś na nim, czy jednak starasz się wypracować swój styl na parkiecie? Mam ulubionego swojego zawodnika, jest nim Carmelo Anthony. Gdy zaczynałem się interesować NBA pierwsze mecze, to właśnie on wchodził do ligi jako 18-latek. No i wiadomo, jak jesteś młodym zawodnikiem, szukasz kogoś, swojego idola. No i padło na niego akurat. I całe życie śledzę go i kibicuję. A są jeszcze jacyś koszykarze, którzy w jakiś sposób ci imponują w NBA? Na przykład Luka Doncic? Podziwiam, bo to jest wielki talent. Jest niewyobrażalne, że w tak młodym wieku zawodnik potrafi mieć takie zdolności i przywódcę na boisku i zdobywać punkty w ważnych sytuacjach, w końcówkach meczu. Więc na pewno go podziwiam, chociaż z wiekiem coraz mniej jakby NBA śledzę. Bardziej się skupiam na swojej grze, na swoim podwórku i tutaj lokalnych zawodnikach. No takie, może inaczej, jakie były Twoje odczucia, gdy oglądałeś na przykład, zakładam, że oglądałeś na boiskach, na parkietach NBA Marcina Gortata. Czy on był takim też, no on był prekursorem w zasadzie, jeśli chodzi o polską koszykówkę, on dostał się do NBA, grał ładnych kilka lat na wysokim poziomie i to było takie, że, czy myślałeś w ten sposób, że skoro Marcinowi Gortatowi, Polakowi się udało, to na przykład też byś mógł kiedyś tam się dostać? Myślę, że jak on już grał w NBA, to ja już byłem w innej etapie karierze, w innej etapie. Wydaje mi się, że to już było trochę za późno. Ale myślę, że jest szansa, żeby więcej młodych polskich zawodników miało szansę grać w NBA, tylko po prostu musi trochę zmienić się system szkolenia w Polsce, tak? Myślę, że widzisz takiego zawodnika obecnie? Ciężko powiedzieć, nie znam się na tym, nie śledzę tak bardzo młodych zawodników, ale no, chciałbym, żeby Polska w NBA była większą siłą niż teraz, bo teraz nie mamy żadnego zawodnika. Przejdźmy teraz już stricte do Ciebie. Jak się zaczęła Twoja pasja do koszykówki? Zaczęło się tak, że mój tata był trenerem koszykówki w moim mieście, no i poszedłem na jeden trening, na drugi, no i zakochałem się w tej grze. Był ostrym trenerem, czy dawał ci jakieś taryfy ulgowe? Nie, zdecydowanie nie. Żadnych taryf ulgowych nie było.
Często się właśnie kłóciliśmy, wylatywałem z treningów, były rzucane piłki, także kłóciliśmy się bardzo mocno. Pamiętasz swój pierwszy mecz, taki już poważny o punkty, albo jakiś taki sparing z jakimś poważnym rywalem? Mi się wydaje, że takie pierwsze poważne mecze to chyba już jak przeszedłem te młodzieżowe wszystkie rozgrywki i zacząłem grać w seniorach. Miałem 18-17 lat, to takie pierwsze jakby stresowe wyzwanie, już się zacząłem stresować, bo w młodzieżowej koszykówce myślę, że jakoś to mi uchodziło, ten stres mijał. Ale w seniorach, pierwszy mecz seniorski, to pamiętam, że bardzo mocno chciałem dobrze wypaść i się stresowałem wtedy. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Rzucić na przykład w meczu 20 punktów, czy wygrać mecz? Bo wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, że rzucasz, starasz się, oddajesz serce drużynie, rzucasz 20-30 punktów, ale jednak przegrywa się takie spotkanie. To jest słodko-gorzki wtedy smak. Na pewno wygrana, zdecydowanie. Nikt nie pamięta tego, że rzuciłeś 30 punktów, jak drużyna twoja przegrywa. Jeśli wygrasz i rzucisz do tego 15 punktów, czy 20, czy 30, to najważniejsze jest to, że drużyna wygrała i wtedy każdy pamięta o zwycięstwach. Grasz obecnie w drugiej lidze koszykarskiej w Polsce i jakoś rywalizacja na tym poziomie różni się od tego na tym najwyższym, w ekstraklasie koszykarskiej? Zdecydowanie różni się. Grałem już w swojej karierze, większość swojej kariery spędziłem w pierwszej lidze. Miałem też okazję występować w ekstraklasie. Teraz od 2 lat gram w drugiej lidze. I tak, na pewno się dużo różni. Przede wszystkim przygotowaniem do meczu i taktyką. Zdecydowanie najwięcej różnicy jest w taktyce i przygotowaniu do meczu. Czy granie w drugiej lidze to jest dla Ciebie jakiś krok wstecz w Twojej karierze? Nie, nie uważam tak. Myślę, że podjąłem dobrą decyzję. Znalazłem tu swoje miejsce w Lublinie. Poprzedni sezon był bardzo udany dla mnie. Miałem też propozycje z wyższych lig, ale zdecydowałem się tutaj zostać. I chciałbym z klubem uzyskać awans do wyższej ligi. Lublin chyba Ci się coraz bardziej zaczyna podobać. No, zostałem tutaj na drugi rok, więc można tak sądzić i potwierdzam. Bardzo mi się podoba. Nawiązuję do tego, że w momencie, w dniu, kiedy nagrywamy, 2 razy z rzędu zostałeś wybrany zawodnikiem tygodnia AZS-u, a sam mówisz, że za ten wczorajszy mecz najprawdopodobniej będziesz 3 raz, jeżeli zostaniesz nominowany. Jeśli zostanę nominowany, to będę walczył i dziękuję wszystkim, którzy oddawali na mnie głosy. Udało się 2 razy z rzędu zrobić pewnie tą nagrodę. Pewnie to jest motywujące trochę jednak, że tutaj kibice doceniają akurat Twój wkład indywidualny w rozwój tej drużyny. No tak, na pewno. Bardzo, bardzo fajne uczucie, jak jest się nominowanym, potem wygrywasz ten plebiscyt, to jest spore uczucie i na pewno napędza Cię to do dalszej pracy. Zostajmy na chwilę przy motywacji. Mamy dosyć nieciekawy okres pandemiczny. On dotknął boleśnie sport w ostatnim czasie. I co sobie pomyślałeś, kiedy usłyszałeś w marcu, w kwietniu, że zostaną wstrzymane wszystkie rozgrywki i tak naprawdę pod znakiem zapytania stanęło to, kiedy wrócisz na ligowy parkiet? No, to była nieciekawa sytuacja. No, pierwsze to było co dalej, a też nie ukrywam, że sport też jest dla mnie pracą. To też było takie bolesne uczucie, że zamykamy z dnia na dzień i nie mam co ze sobą zrobić, muszę wrócić do domu, nie mogę trenować, nie możemy grać. Kiedy wrócę, też nie wiem, więc to było takie przerażające dosyć. Na szczęście wróciliśmy, chociaż bez kibiców, a to moim zdaniem sport jest głównie dla kibiców, tak? Taka jest podstawa sportu, żeby bawić ludzi, dawać im radość i rozrywkę. No ale dla nas też jest ważne, żeby kibic był i dopingował nas, więc w tych czasach jest ciężko, na tych meczach. A ciężko było się zebrać ponownie do treningu? Miałeś takiego uczucia, że skoro nie wiadomo, jak to będzie, co będzie, czy znowimy rozgrywki, za chwilę znowu będą zawieszone,
to czy jest sens dalej trenować? Nie miałem. Takich myśli na pewno nie miałem, bo wiedziałem, że prędzej czy później ten sport wróci i muszę być wtedy gotowy, bo nie mogę być nieprzygotowany, kiedy na przykład wrócimy za 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku. Muszę być w każdej chwili gotowy, żeby wrócić i dalej trenować i grać. Jakie masz cele na ten sezon? Przede wszystkim chcielibyśmy awans do pierwszej ligi z naszymi chłopakami, z drużyną. Założyliśmy sobie ten awans jako główny cel. A jakieś twoje takie indywidualne cele? To wszystko przychodzi przy okazji. Przy okazji wygranych, te punkty, te wszystkie inne statystyki to przychodzą, wychodzi to w pracy. Jakie jest twoje największe sportowe marzenie w tym momencie właśnie kariery, w którym jesteś? O, to dobre pytanie. To może zacznijmy inaczej. Kiedy zaczynałeś karierę, to jakie wtedy miałeś marzenie? Kiedy zaczynałem karierę, marzyłem, żeby wystąpić kiedyś w Ekstraklasie i zdobyć punkty. I to było takie marzenie, które się w tamtym roku spełniło. Więc można powiedzieć, że jedno z takich marzeń się właśnie spełniło i czuję się spełniony, choć mam jeszcze parę marzeń, które chciałbym spełnić w swojej karierze. No to powiedz sobie. Na pewno chciałbym, przede wszystkim już się powtórzę, ale chciałbym ten awans, który w tamtym roku nam przerwała ta pandemia. Byliśmy w świetnej dyspozycji przed playoffami. Niestety nie mogliśmy dokończyć sezonu. No i w tym roku chciałbym awansować do tej pierwszej ligi i z tym zespołem zagrać mecz w wyższej klasie rozgrywkowej. Pierwsza liga będzie trudniejsza? Zdecydowanie. To jest wtedy ogólnopolskie rozgrywki. Jest 16 zespołów z całej Polski. Są też bardzo mocne zespoły, które mogłyby sobie dać radę w Ekstraklasie, więc jest z kim rywalizować. Zadam może takie trochę kontrowersyjne pytanie, ale jak to jest grać, mając na koszulce 2 herby? To fakt. To też jest niecodzienna sytuacja. Jesteśmy połączeni. AZS, UMCS ze Startem Lubi. No nie zwracam na to uwagi. Reprezentuję po prostu 2 kluby i cieszę się, że jest taka możliwość. Nie masz czasami takich myśli, że chciałbyś jednak pograć w pierwszej drużynie Startu, szczególnie kiedy zostali wicemistrzami Polski i teraz rywalizują w europejskich pucharach? Zawsze jest taka chęć, bo oczywiście to jest zespół w Ekstraklasie, gra też w europejskich pucharach. No ale to też nie zależy bezpośrednio ode mnie. Ja cały czas jestem przygotowany, czekam po prostu tylko na decyzję pierwszego trenera. Jeżeli nie koszykówka, to co? To też dobre pytanie. Myślę, że zostałbym przy koszykówce jako trener. Mam też papiery na trenera. Po sezonie często właśnie trenuję z dziećmi, szkolę ich na koszykarzy, tak powiem. Te dzieci zadowolone są z treningu? Czy jednak Karol Obarek jest wymagającym trenerem? Jestem wymagający, ale zawsze chętnie przychodzą, bo wiedzą, że pokażę im nowe rzeczy, nowe ćwiczenia i zawsze chętnie przychodzą. Gdy zaczynałeś trenować koszykówkę, to miałeś jakąś inną rzecz, inne zajęcie, które... Albo inaczej, stanąłeś przed wyborem, albo koszykówka, albo właśnie coś innego. Albo na przykład rodzice chcieli, żebyś trenował koszykówkę i wspierali cię w tym, czy chcieli, żebyś wybrał inną drogę? Nie, rodzice zawsze byli za moimi wyborami prywatnymi, także tylko mi podsuwali różne rzeczy i zawsze zostawiali mi wybór. Także wybrałem koszykówkę, nie ciągnęli mnie do innych rzeczy. Pokazywali mi też inne sporty, ale zostałem przy koszykówce. Chociaż też był taki moment, że jeździłem na nartach i zastanawiałem się, czy nie pójść w tą stronę. Chociaż jestem z Mazur, więc daleko trochę w górę. Gdy masz wolny dzień od koszykówki, nie ma treningu, nie ma meczu, trener nie dzwoni, nie zaprasza cię na trening, tak spędzasz wolny czas. No, tych dni jest mało, kiedy mamy cały wolny dzień, ale głównie spędzam go na odnowie biologicznej,
staram się pójść na basen, na saunę, no i później jakieś tam swoje rozrywki, czy granie w gry, oglądanie seriali albo filmów. Czy na przykład granie w gry to jest takie, może źle to zabrzmi, ale taka ucieczka, takie, żeby odpocząć psychicznie od tego, od grania, bo jednak no, teraz jest taka seria na przykład, że wygrywacie swoje mecze, ale wiadomo, że raz się wygrywa, a czasami też się przegrywa mecze. I czy na przykład, gdy siada wam morale czy coś, to jest taka właśnie ucieczka w taki świat gier, czy raczej nie? Czy to jest tylko po prostu rozrywka na daną chwilę? Nie, ja myślę, że to jest rozrywka na daną chwilę, taka, tak można się wyłączyć, nie myśleć o niczym więcej. Ale na pewno nie polecam tego, żeby się relaksować, bo granie w gry też często zaprzątają głowę. Myślę, że ja sam na sobie wiem, że jeśli chcę się odstresować i wyłączyć trochę, to bardziej polecam czytanie książek. To jaką ostatnią książkę przeczytałeś? Czytałem książkę o swoich Mazurach, Warmii Mazury, o historii Warmiaków, Mazurów przed wojną i po wojnie. Bardzo ciekawa książka opowiadająca o historii tego narodu. Zresztą też nie byli do końca Niemcy ani Polacy. Polecam. Świetna książka. Mówiłeś, że zaczęło ci się podobać w Lublinie, ale chyba lubisz wracać do swojej rodzinnej miejscowości. No tak, to jest mój dom. Tam się wychowałem i zawsze tam będę wracał. Szczególnie w okresie, gdzie jest ciepło, mamy tam pełno jezior, lasów, można aktywnie spędzać czas na rowerze, na spacerach. To jest po prostu mój dom i kocham. I tak na koniec mam jeszcze takie jedno pytanie, gdzieś uciekło mi w trakcie naszej rozmowy. Co czujesz po porażce? No, przede wszystkim nienawidzę przegrywać. No, nawet na treningu, przy jakichś tam gierkach. Dla mnie to jest mega frustracja. Głównie po porażce taki niedosyt, że nie wykonałem pracy swojej, że coś nie poszło i mam ochotę zagrać ten mecz jeszcze raz. Dosłownie, gdy ten mecz się kończy, mam ochotę zagrać go jeszcze raz i go wygrać. Myślę, że żaden sportowiec nie lubi przegrywać. Wkrótce przed tobą kolejne spotkania. A ja życzę oczywiście tego, aby to były wygrane spotkania i życzę tego upragnionego awansu do wyższej ligi. Dzięki. Karol Obarek. Dzięki wielkie. Dziękuję.